Prawdopodobnie również dlatego ten raport wyciekł do Rzemły i do Wyrwała, po to, żeby właśnie sprawa nie została przyklepana, nie przycichła. Zawsze będzie taki jeden czy drugi szef wojsk specjalnych, czy odpowiadający za wojska specjalne powiedzieć, nawet Rzemła pisała o tym, że to jest syf. Cześć, Mel z tej strony. Słuchajcie, witam Was na kanale. Można się było spodziewać, że w takich okolicznościach przyjdzie nam się jeszcze spotkać. Otóż w dniu wczorajszym na Onecie ukazał się kolejny artykuł z serii artykułów tematycznych napisany przez Edytę Rzemłę i Marcina Wyrwała. Otóż dwójka tych dziennikarzy, jak zapewne pamiętacie, od kilku lat swoimi artykułami prowadzi kampanię uderzającą polski przemysł obronny, kampanię uderzającą pod płaszczykiem troski w polskie siły zbrojne, kampanię, która jest skierowana przeciwko polskiej racji stanu, w szczególności w ostatnim czasie. I wszystko to Edyta Rzemła i Marcin Wyrwał tłumaczą tym, że oni są prawdziwymi patriotami i wszystko robią tylko z troski o polskie siły zbrojne, z troski o wysoki poziom polskiego przemysłu zbrojeniowego. Generalnie robią wszystko z troski. Podczas gdy pierwszy artykuł traktujący o MSBS Grot, o karabinku wyprodukowanym przez fabrykę broni w Radomiu, skonstruowanym i wyprodukowanym przez fabrykę broni w Radomiu, pierwszy z tych artykułów został zjechany przez fachowców zajmujących się zawodowo bronią, zajmujących się zawodowo testowaniem broni, zajmujących się zawodowo produkcją broni również. No, nie zraziło to tejże dwójki redaktorów do tego, by sięgnąć po temat w kolejnych artykułach. Finalnym, jak na razie, produktem tejże pary jest wczorajszy artykuł, który wydaje się na pierwszy rzut oka być po prostu formą linii obrony przed zbliżającym się lada moment, jeśli się nie mylę, procesem, jaki tejże dwójce dziennikarzy wytoczyła fabryka broni w Radomiu ze względu na szkody, jakie spowodował pierwszy nierzetelny artykuł tejże pary, który powstał, przypominam Wam wszystkim, przy współpracy z ekspertem z gromu, Moschnerem, który to udowadniał, jak to można zajechać do niczego nie nadający się karabinek Grot. Ja już do tego nie będę wracał, do tamtego artykułu. Ja tylko przypominam, już sporo na ten temat mówiłem, rozmawiałem na ten temat z gronem cenionych i znanych w Polsce ekspertów, jeżeli chodzi o broń strzelecką. Wszyscy doszliśmy do wniosku, że no nie może być innego wytłumaczenia niż to, że artykuł, ten pierwszy, został napisany na zlecenie po prostu. Jako że nie jestem zamożnym człowiekiem, nie chcę się narażać na koszty procesowe żadne, no to nie powiem tego, co wiem, gdyż to, że wiem, to jest zbyt mało. Nie posiadam na to żadnych dowodów. Jedyne, co mogę powiedzieć, to warto by było zainteresować się tym, kto może zyskiwać na tego typu serii artykułów uderzających bezpośrednio w fabrykę broni w Radomiu, jaka firma, i mam tutaj na myśli takie różne firmy, prawda? Miałem kiedyś jedna z moich ulubionych broni służbowych, to była CZ-75, CZ-75D Compact. I zdaje się, że ludzie zaangażowani w konstrukcję właśnie tą również mogli być zainteresowani uderzaniem w polską fabrykę broni w Radomiu. Jak również, wiecie, no, są również firmy, które znajdują się bardziej na zachód od Polski, jak na przykład taka firma, którą można nazwę skrócić do dwóch liter ze znaczkiem AND po środku, albo UND. Te firmy bezpośrednio są chyba najbardziej zaangażowane i im najbardziej zależałoby na tym, żeby uderzać bezpośrednio w
polską fabrykę broni ze względu, fabrykę broni w Radomiu, ze względu na to, że te firmy były głównymi konkurentami w kilku przetargach, w kilku planach zawojowania rynków europejskich i nie tylko europejskich, ale również i światowych. No i nagle pojawił się tutaj MSBS Grot i zaczął tutaj troszeczkę mieszać. Teraz, żeby nie być jednostronnym, oczywiście zdaję sobie sprawę, że Grot, jako można powiedzieć konstrukcja dość świeża, cierpiał na choroby wieku młodzieńczego, no ale to już żeśmy sobie wyjaśnili przy pierwszym artykule, który w sposób tendencyjny przedstawił właśnie te wady tych pierwszych egzemplarzy i poprzez olanie rzetelności dziennikarskiej nie dał czytelnikowi takiemu przeciętnemu odczuć, skąd te ewentualne wady tam są. Pomijam oczywiście cały styl przeprowadzania testów przez Moschnera. Słuchajcie, ja po tym wszystkim z kolegami, między innymi właśnie z Tomaszem Kowalskim, testowaliśmy w ten sposób, znaczy nawet nie testowaliśmy, bo wiecie, szkoda broni, ale strzelaliśmy troszeczkę z różnych egzemplarzy, różnych karabinków współczesnych, od Beryla poprzez M4 i tam M16, jeszcze, które odsłużyło swoje w Ziemi Świętej. I słuchajcie, naprawdę, no ja jeszcze pamiętam z mojej służby wielokrotne sytuacje, w których wystrzeliwałem dużo mniej amunicji w strzelaniach takich, wiecie, szkoleniowych, poligonowych, wystrzeliwałem dużo mniej amunicji w krótkim okresie czasu niż pan Moschner i rura gazowa potrafiła wystrzelić z mojego chociażby tantala. Każdą broń takimi testami można zajechać. Słyszałem od pani Edyty Rzemły twierdzenia, że no ale nie w inne te egzemplarze broni nie zostały zajechane, one przeszły te testy. Każdą broń w ten sposób, w jaki Moschner testował Grota, można zajechać. Jeżeli testuje się broń z założeniem, że ta ma testu nie przejść, a ta ma test przejść, też to można bez problemu zrobić. Tamten artykuł był, myślałem wtedy przez chwilę, że no, był nierzetelny, może był wypadkiem przy pracy. Ekspert z gromu, wiecie. No ale okazało się, że ta para cisnęła dalej. Dalej cisnęła temat i buntowała się, jeżeli ktoś im zwraca uwagę. Wszystko zaczęło się układać, gdy człowiek zaczął patrzeć szerzej na działalność pani Rzemły i pana Wyrwała. Człowiek zaczął sobie zdawać sprawę, że o wszystko tam może chodzić, tylko nie o dziennikarską rzetelność. No i nagle, w czasie, gdy Polska jest bezpośrednio zaangażowana w działania mające na celu wspieranie sił zbrojnych Ukrainy w czasie toczonej wojny z Ruskimi, w sytuacji, w której podpisywane są wielomiliardowe kontrakty zbrojeniowe, w sytuacji, w której następuje, zaplanowana jest rozbudowa naszych sił zbrojnych, podpisywanie kolejnych kontraktów itd., itd., Edyta Rzemła i Marcin Wyrwał tworzą nowy rozdział tej historii. Nowy rozdział, który jak za chwilę się okaże, jest rozdziałem starym. Kolejny raz wytoczyli działa, żeby uderzać w fabrykę broni w Radomiu. I teraz najpierw chciałbym wam tylko powiedzieć, co jest z tym artykułem nie tak, dlaczego on powstał i częścią jakiego działania ten artykuł jest, to powiem wam na końcu. Natomiast, żeby nie być gołosłownym, oczywiście te rzeczy w większości, które były tam opisane, polegają na prawdzie. Przypominam wam tym, albo mówię, którzy nie czytali tego artykułu, że chodzi o to, iż żołnierze polskich sił specjalnych prowadzili szkolenia dla żołnierzy ukraińskich i jednym z narzędzi do prowadzenia tych szkoleń były karabinki MSBS Grot. W ręce Marcina Wyrwała i Edyty Rzemły wpadł przekazany prawdopodobnie przez jakiegoś usłużnego debila raport, który po tym szkoleniu sporządzili żołnierze sił specjalnych i przekazali ten raport tam swoim pryncypałom z armii. Raport, który fatalnie oceniał karabinki MSBS Grot, te, które brały udział w tym szkoleniu. Powrócono, praktycznie opisano wszystkie wady, które były opisywane we wcześniejszych tych artykułach
tejże dwójki dziennikarzy. Artykuł był szokujący i wszystko by było pięknie, tylko zaczęła mnie i nie tylko mnie zastanawiać jedna rzecz. Jak to jest, że tutaj w ciągu szkolenia, które tam trwało ileś tam dni, wyszły takie wady, właściwie uniemożliwiające używanie tego karabinka, wyszły takie wady, które są blamażem totalnym dla fabryki broni w Radomiu, podczas gdy od kilku miesięcy do przestrzeni publicznej cały czas przenikają informacje z Ukrainy i zdjęcia i filmy z Ukrainy, w których widzimy karabinki MSBS Grot, których używają tam żołnierze w realnych sytuacjach pola walki i co więcej, nagabywani od razu przez internautów z Polski, przez dziennikarzy również, nagabywani o to, jak się sprawia ten polski szmelc, wszyscy są zdziwieni, że ktoś to może nazywać szmelcem i wszyscy tego Grota chwalą. Żeby nie być gołosłownym, nawet żołnierze pochodzący z Izraela, weterani izraelskich sił obronnych, którzy walczą obecnie na terenie Ukrainy, używają MSBS Grota i bardzo go sobie chwalą, prezentują tutaj zdjęcia z pola walki. I pan Izraelczyk napisał coś takiego, dosłownie człowiek o twitterowym pseudonimie Knukli napisał coś takiego. Wiele osób pytało mnie, jak sprawuje się MSBS Grot i mówiło, że wielu ekspertów w Polsce mówi, że ten karabinek ma problemy z podawaniem amunicji i pękaniem zamka. Nie napotkałem żadnych z takich problemów, ani ja, ani żaden z członków mojego zespołu. Dalej. To jest to, co w tej chwili czytam, to nie jest wyjątek. To jest taka charakterystyczna wypowiedź ukraińskiego albo walczącego w siłach zbrojnych Ukrainy użytkownika karabinku Grot. Jedyne problemy związane z podawaniem amunicji, jak zauważyłem, jest to, że jeżeli wargi magazynka, on tak to nazwał, są uszkodzone, to może się zdarzyć, że jest problem z podawaniem amunicji, ale tak naprawdę to dotyczy to dowolnej platformy broni i zdarza się to w każdym rodzaju broni. Wszystko zależy od magazynku. Uwielbiam wyważenie Grota, jego ergonomię i celność. Mówię to nie tylko z własnego doświadczenia, ale również z doświadczenia moich żołnierzy. Kolejny twitterowicz walczący na Ukrainie, również Izraelczyk. To jest prawdopodobnie żołnierz z tego samego oddziału. Ariach Ben Yehuda. Jestem wielkim fanem tej broni. Nigdy nie miałem z nią żadnych problemów, a korzystałem z niej, walczyłem za jej pomocą w błocie, w śniegu, w deszczu i w gorącu. Pytają się, niewierzący w to ludzie z Polski, no ale jak to, to ile używacie Grota? Czy widziałeś wariant A2, czy używacie wariantów A2, czy wcześniejszych? Żołnierze ci, użytkownicy Grota piszą. Używam Grota od około 5 miesięcy, a używam go dość intensywnie, uwierzcie mi. Czasami jest to 8-10 magazynków dziennie. A odnośnie tego, czy to jest wersja A2, powiem szczerze, że nie zwracałem żadnej uwagi na to, żeby odpowiedzieć zgodnie z prawdą. Zdaje mi się, że otworzyłem jakąś puszkę Pandory, jeżeli chodzi o tego Grota. Ten żołnierz jest wyraźnie zdziwiony. Pod wypowiedziami tego pana pojawiają się pytania polskich dziennikarzy, między innymi Łukasza Maziewskiego. Dzień dobry, po angielsku pisze pan Łukasz, jestem polskim dziennikarzem, czy możemy się skontaktować przez Messenger? I słuchajcie, żeby było ciekawiej, w ten sam sposób opinii u ukraińskich użytkowników Grotów próbował zasięgać jeden z autorów tego artykułu, czyli pan Marcin Wyrwał. Konkretnie odezwał się do żołnierza, który występował pod pseudonimem Max Azadi i żołnierz ten napisał swego czasu o Grocie, że Grot często się zacina, czasami co 6-7 pocisków w niektórych egzemplarzach. Od razu pojawił się czujny pan Marcin Wyrwał i zapytał się: Max, jestem polskim dziennikarzem, czy możesz skontaktować się ze mną na prywatnej wiadomości na Twitterze? Mam parę pytań do ciebie. I już poszło generalnie. Co ciekawe, sam rzeczony Max Azadi zaledwie tam chwilę później
napisał, że generalnie jednak przekonał się do tej broni, tylko potrzebna jest właściwa jej obsługa i wtedy wszystko działa jak żyleta. Także tutaj Marcin Wyrwał jakby chyba nie trafił z dobrym źródłem. Natomiast bardzo dużo jest pozytywnych opinii na temat działania karabinku Grot i opinii, filmów, ludzi, którzy używają go w realnej walce na froncie. Gdy zarzucono za wczorajszy artykuł twórcom tego właśnie artykułu to, że no ale zaraz, coś jest nie tak, ci przecież na Ukrainie tak chwalą, jest tyle tych kurde pozytywnych opinii, a dlaczego w ogóle tego tutaj nie wzięto pod uwagę, jest nawet napisane, że narzekają tam żołnierze na Ukrainie na to. No to się okazało, że te pozytywne opinie to jacyś anonimowi żołnierze z Ukrainy, których nie można, że tak powiem, nie można ufać tym źródłom, wiecie? Ale te negatywne opinie są prawdziwe. I teraz tak, te negatywne opinie. Po pierwsze, udało mi się porozmawiać bezpośrednio z osobą, która, można powiedzieć, była, żeby za dużo nie powiedzieć, z osobą, która ma informacje, że tak powiem, z pierwszej ręki, dotyczące tego szkolenia, które było prowadzone przez żołnierzy sił specjalnych. Po pierwsze, osoba ta wielokrotnie przeprowadzała szkolenia, ucząc obsługi karabinku Grot, żołnierzy Wojska Polskiego. Opinia tej osoby jest skrajnie negatywna. Generalnie w dużej mierze żołnierze, którzy mają się szkolić z obsługi tego karabinku, mają delikatnie rzecz ujmując na to, czy nauczą się poprawnej obsługi, czy tę broń się obsługuje w jakiś szczególny sposób. I raczej podchodzą do tej broni, zdaje się, jak jeszcze do starych systemów Kałasznikowa. Gniotca nie łamiotca, można z buta suwadło potraktować na przykład. W tym szkoleniu, o którym wczoraj powstał artykuł, używane były stare warianty, nie unowocześniane, niepoprawiane warianty MSBS Grot. Te same, które były, że tak powiem, podstawą tych zarzutów, które pokazały się w pierwszym artykule. To były stare warianty po przejściach, po wielu testach, bez żadnego remontu. To były egzemplarze, konkretne egzemplarze, które nigdy nie przechodziły remontu, nigdy nie wróciły do fabryki broni w Radomiu, nigdy nie były profesjonalnie obsłużone przez rusznikarzy. Były to egzemplarze pozbawione również niektórych oryginalnych części i elementów broni. No więc tak, było sporo zarzutów na temat braku celności. Celność, wiecie, laboratoryjne warunki to jest co innego niż pole walki, ale skupienie 15 cm na 100 metrów to jest maksymalnie dopuszczalne skupienie. Przykładowo dla karabinków typu M4 to są 4 minuty kątowe, czyli około 12 cm. To nie jest zbyt duża różnica tego skupienia na 100 metrów. Dla karabinków typu M4 bądź właśnie rzeczonego, no dobrze, Heckler & Koch. Także czepianie się chociażby celności, wiecie, rozumiem, że tutaj w tych testach, w tych szkoleniach celność mogła być jeszcze mniejsza, dlatego że broń, tak jak mówiłem wcześniej, była już praktycznie złomem po przejściach bez właściwej obsługi po drodze. Na przykład wszystkie śruby, obsady tej broni MSBS Grot są wklejane na zielony taki klej Loctite i nie można ich odkręcić. Znaczy, można je odkręcić, jak ktoś będzie bardzo chciał je odkręcić. Normalnie się je odkręca po podgrzaniu do około 300 stopni, ale jak się będzie bardzo chciało odkręcić, to oczywiście wszystko się da odkręcić, tylko odkręcając to na siłę, niszczy się po prostu broń, elementy broni. W pierwszych wersjach MSBS Grot ten system wymiany lufy, o którym zresztą była mowa w artykule, miał znaczniki, które jasno pokazywały, jak tą lufę przy wymianie lufy, jak ją należy dokręcić. Jednakowoż po pewnym czasie twórcy broni, przedstawiciele fabryki
broni w Radomiu, doszli do wniosku, że nie ma sensu tych znaczników dokręcania umieszczać na broni, dlatego że w ogóle raczej lepiej przy tym nie grzebać i tego typu obsługą broni jak wymiana lufy powinni zajmować się ludzie, którzy się na tym znają. I dlatego zrezygnowano z tych znaczników już w wersji A2. Dlaczego? Dlatego, że każdorazowo odkręcanie takich śrub, czy ono będzie robione tak, jak powinno być robione, to jest jedna sprawa, ale jeżeli będzie robione przez jakiegoś gościa z wielkim bicepsem, który na pewno będzie chciał odkręcić lufę i zobaczyć, jak to tam jest zbudowane, powoduje, że tak, wyrabiają się gwinty, śruby się wyciągają i generalnie nie ma już takiego precyzyjnego spasowania elementów, jakie powinno być. Teraz na szkoleniach z obsługi broni, tych, o których wspomniałem, którymi szkoleniami to nie są zainteresowani żołnierze, którzy w nich uczestniczą, pokazuje się żołnierzom, w jaki sposób należy to odkręcać, jeżeli taka konieczność istnieje. Pokazuje się to, tam chodzi o to, że specjalny klucz z przybornika jest, trzeba go włożyć i tak go docisnąć, żeby klucz, końcówka klucza delikatnie się ugięła. I to powinno wystarczyć. Kolejną rzeczą, która była wspomniana w tymże artykule, były to pękające okładki napinacza. To był problem znany już w tych pierwszych wersjach, chociażby w A1. W wersjach kolejnych okładki te są już wymienione, są grubsze niż w wersji A1 i zrobione są z innego już materiału, tego plastycznego, tego kompozytowego. Jeżeli chodzi o problemy, o których tam opowiadano, z montażem celowników różnych optycznych, optyki na szynach montażowych MSBS Grot, no to generalnie, wiecie, tam nic nie powinno odpadać, bo używane w Grotach celowniki muszą być kompatybilne z szyną Stanag i te, które są montowane do grotów, czy przyrządy mechaniczne, czy optyczne, powinny być właśnie z taką szyną kompatybilne. Natomiast jeżeli coś tam nie pasowało, one są kompatybilne, a poza tym są przykręcane śrubką. A jeżeli coś w nich tam nie pasowało, to znaczy, że prawdopodobnie były używane celowniki, które nie były kompatybilne po prostu z tą śrubą. Nie wiadomo, sam nie mam takiej wiedzy, co tam ci specjalsi na tą szynę zakładali. Optyka typu Aimpoint, EOTech, Holsum, Leupold, to wszystko pasuje idealnie do Stanaga i to wszystko powinno się tam przepięknie trzymać, nie powinno być żadnych problemów. Natomiast wiecie, w toku użytkowania któryś tam zgubi śrubkę albo coś mu wypadnie, albo coś przegnie, za mocno przekręci, no rzeczywiście jakieś takie rzeczy wydaje się, że no może się coś takiego zdarzyć, no ale z tego co słyszałem, w tym artykule było napisane, że jak se żołnierz podłożył blaszkę z puszki po piwie, to mu działało. No to ja nie rozumiem, o co chodzi. Jeżeli obsługa była przeprowadzona w sposób niewłaściwy tej broni, a przypominam cały czas, że mówimy o egzemplarzach, które były zjechane, no to wtedy nie działa to jak trzeba. Trzeba poza tym pamiętać, że Grot jest bardzo młodą bronią. Myślę, że kolejna wersja A3 będzie zdecydowanie jeszcze bardziej górowała nad wersją obecną A2, a nad tymi wersjami, które były używane na tym szkoleniu, no to już będzie w ogóle górowała. Słusznie mi zwrócił uwagę jeden z moich znajomych, pracujący w sferach związanych z uzbrojeniem, że no, trzeba pamiętać, że takie M4, M16, ta konstrukcja ma już ponad 50 lat, jak nie więcej, 60. I cały czas jest doskonalona. Pewne awarie, które tam były opisane, na przykład awarie, wypadanie tych bezwładników tak zwanych, nawet powiem szczerze, nie wiedziałem, co to jest, mogą być spowodowane niewłaściwym użytkowaniem broni. Zacytuję tutaj. Jeżeli na przykład ktoś strzela bez potrzeby z drugiej nastawy regulatora, na przykład trudne warunki, duże zabrudzenie, bardzo niska temperatura, może dojść do uszkodzenia polimerowego zderzaka w urządzeniu powrotnym. Mogą te zaślepki puścić i bezwładniki wypadną. Takie sytuacje miały miejsce właśnie w tych pierwszych egzemplarzach, w wersji jeszcze tej przedprodukcyjnej oraz wersji A1, no bo po prostu suwadło uderzało o metal i taka awaria mogła mieć miejsce. Natomiast te wszystkie wypadki, które w tym artykule były opisane, to są wypadki charakterystyczne do generacji Grota, wcześniejszych niż obecnie obowiązująca wersja A2. Dlaczego były problemy z lufami? Obsada lufy nie powinna być w ogóle odkręcana.
lufy po odkręcaniu, wcześniej ktoś chciał sobie tą broń zupełnie rozłożyć i obejrzeć, nie były prawidłowo z powrotem dokręcone. Stąd były problemy i luzowanie się śrub. Jeżeli chodzi o luzy kolby składanej, tutaj mi się akurat trudno jest wypowiedzieć. Wiecie, ja miałem w swojej broni, tylko że to trzeba pamiętać, że to było 30 lat temu, miałem również kolbę składaną, jako że to była wersja dla spadochroniarzy. I słuchajcie, ja nie pamiętam, żeby był jakiś egzemplarz u nas Tantala, wtedy mieliśmy Tantale, taki, którym ta kolba składana by była stabilna w pełni. Jednak wyniki osiągałem strzeleckie bardzo dobre. No. W strzelaniach i dynamicznych, i statycznych zawsze miałem oceny bardzo dobre. No, tutaj rzeczywiście z kolbami może być jakiś problem i być może w kolejnej wersji, jak się dowiadywałem, będą jakieś rozwiązania, na przykład takie jak w niektórych egzemplarzach już takiej broni bardziej wypasionej, które posiadają regulowaną kolbę, czyli jeżeli nie było luzu, będzie jakaś dołożona dźwignia do napinania. No ale to już myślę, że w kolejnej wersji, słuchajcie. Podsumowując, artykuł dlaczego nie był rzetelny? Nie powiedziano w tym artykule, jakie to były karabinki, której wersji. Nie powiedziano o tym, że to była broń, która była wcześniej rozkładana i była niewłaściwie serwisowana. Twierdzono, że celność tego karabinka jest na średnim poziomie, natomiast jest to celność zbliżona do karabinków porównywalnych, które zdobywają w tej chwili rynki światowe. Mówię tutaj o przykładowo o właśnie wspomnianym wcześniej przeze mnie HK czy o M16. Nie powiedziano odnośnie tych celowników, na jakich to celownikach nastąpiły luzy, jakie były używane tam zestawy na tych szynach wpinane, jakie były zestawy wpinane na te szyny. Wady tego napinacza odnosiły się raczej do wersji A1. W A2 wersji nie ma możliwości, żeby takie sytuacje miały miejsce. Tak samo z tą kolbą. No, wiecie, kolba już lepiej w wersjach A2 pracuje niż w A1. I wiecie, tu można by było w szczegółach opowiadać bardzo wiele rzeczy na temat tego sensacyjnego artykułu. W tym artykule najważniejsze są jednak inne rzeczy niż te, o których do tej pory żeśmy mówili, bo tutaj ustaliliśmy sobie, że tutaj na tym szkoleniu były wersje na pewno nie te, które obecnie są wersjami obowiązującymi. Nie była to wersja 2 i te konkretne egzemplarze, tak jak powiedziałem, to były egzemplarze zniszczone, źle obsługiwane, bez części zamiennych i niektórych elementów, dlatego się rozsypywały. I teraz najważniejsze w tym wszystkim jest to. Nie napisali o tym oczywiście Rzemła i Wyrwał, ale tak, i nie zadali takich pytań. Kto dopuścił tego typu broń, tego typu egzemplarze broni do szkolenia żołnierzy ukraińskich, którzy za chwilę będą jechać na front i walczyć z Ruskimi? Pytam się kto. Kto o tym zadecydował? Kto zadecydował o tym, żeby szkolenie z tego rodzaju broni prowadzili żołnierze, którzy tej broni nie mają na stanie i którzy nie znają jej obsługi prawidłowej, czyli żołnierze sił specjalnych. Kolejna sprawa. Dlaczego ten raport powstał taki negatywny? Bo wydaje się, że ci żołnierze sił specjalnych, którzy to szkolenie prowadzili, zdawali sobie sprawę z tego, jaki szajs dostali do rąk, jak zniszczone egzemplarze dostali do rąk i na jakich egzemplarzach musieli pracować z Ukraińcami. Dlaczego oni to napisali? Napisali to dlatego, żeby mieć podkładkę, papier na sytuację, w której, jak wiadomo, będzie siły, wojska specjalne będą miały być uzbrojone właśnie w karabinki MSBS Grot. Według mnie idiotycznego pomysłu MON-u ma nastąpić unifikacja uzbrojenia w Wojsku Polskim i w to mają być również włączone siły specjalne. W tej chwili siły specjalne mają dosyć dużą dowolność, można różnego rodzaju broni używać, różnych producentów, w zależności od tego, jakie są tam potrzeby danej jednostki bądź danego operatora. Natomiast zdaje się z tego, co słyszałem, MON ma to wszystko zunifikować. I ten raport ma być narzędziem na najbliższą przyszłość, żeby po prostu wojska specjalne stwierdziły, takie coś nam chcecie dać, przecież pisaliśmy raport, patrzcie, to jest do dupy. To jest tylko i wyłącznie dlatego, ten raport tylko i wyłącznie dlatego powstał,
Prawdopodobnie również dlatego ten raport wyciekł do Rzemły i do Wyrwała, po to, żeby właśnie sprawa nie została przyklepana, nie przycichła. Zawsze będzie taki jeden czy drugi szef wojsk specjalnych, czy odpowiadający za wojska specjalne powiedzieć, nawet Rzemła pisała o tym, że to jest syf. Także wiecie. Skandaliczne jest przede wszystkim to, że ten raport wyciekł. Czego ja bym oczekiwał teraz? Przede wszystkim oczekiwałbym tego, że służby specjalne, wojskowe dotrą do źródła przecieku gościa, który, ewentualnie gości, którzy ten przeciek spowodowali, zidentyfikują, ukarzą surowo, łącznie z karą pozbawienia wolności, z degradacją i ze zwolnieniem ze służby. Niestety wiem, że nie, nasze służby nie są francuskimi służbami kontrwywiadowczymi i nie będzie tutaj, że tak powiem, akcji mającej na celu skarcić Edytę Rzemłę i Wyrwała i wytłumaczyć im, że nie powinni tego typu artykułów pisać w takim ciężkim okresie. No, tutaj się nic nie zmieni. Natomiast w całej tej sprawie jest jeszcze jeden bardzo ciekawy aspekt. Marcin Wyrwał dzisiaj napisał coś takiego, że on nie toleruje tego, że ludzie go oskarżają o proniemieckość, bo to nie jest żadna proniemieckość i tego typu rzeczy tam opowiadał. Dosłownie napisał coś takiego. Posądzanie mnie o proniemieckość jest najgłupszym ze wszystkich, również głupich, hejterskich ataków na mnie, zwłaszcza w kontekście moich licznych wypowiedzi dotyczących wojny. Wyjaśnimy to w odrębnym komentarzu. Ja mu odpisałem, że nie o proniemieckość chodzi, ale o długotrwałe działanie na szkodę polskiego przemysłu zbrojeniowego i działanie na rzecz rosyjskich i niemieckich ośrodków propagandowych. Bo o niemieckich zaraz powiemy, ale Rosjanie chwilę później już szeroko komentowali w swoich mediach te artykuły, ten artykuł Rzemły i Wyrwała. I zarzucali ukraińską sieć informacjami, jak to Polska wysyła ukraińskim żołnierzom szmelc po to, żeby ginęli, mając niesprawną broń. Napisałem mu jeszcze, że jeżeli będzie pan to nazywał głupim hejtem, nie zmienia to faktu, że pana praca ceniona jest najbardziej w Niemczech i w Federacji Rosyjskiej. Takie jest moje zdanie i nie tylko moje, ale co jest jeszcze w tym bardzo ciekawego? Ten artykuł wczorajszy Edyty Rzemły i Marcina Wyrwała, choćby oni zaklinali rzeczywistość, wpisał się w całą serię i wpisuje się w całą serię działań mających uderzać w państwo polskie, w polską rację stanu, działań, które są prowadzone z terenu Niemiec po prostu. Po pierwsze, zobaczcie, cała seria artykułów w niemieckiej prasie, w których oskarża się polskie służby graniczne o mordowanie osób na granicy polsko-białoruskiej. Cała seria artykułów opartych o informacje płynące od organizacji Grupa Granica, skoordynowana z tym działalność pani Ochojskiej, wystawiającej, organizującej w Parlamencie Europejskim wystawę opisującą, jak to polska Straż Graniczna wykonuje swoje obowiązki, ale oczywiście narracja jest taka, że morduje niewinnych. Wystąpienie ambasadora Niemiec, który oskarżył Polskę o to, że Polska wspiera Rosję i finansuje wojnę na Ukrainie. Cała seria artykułów i postów płynących z niemieckiego internetu, w których zawyża się znaczenie i ilość niemieckiego wsparcia dla walczącej Ukrainy, zaniża się ilość polskiej pomocy dla Ukrainy. Kolejne ataki dyplomacji niemieckiej, między innymi znowu ambasadora Niemiec, który oskarża Polskę o to, że Polska domaga się reparacji, wystawiając nowe rachunki za stare rany, które przecież już zostały prawie zagojone, bo przecież Niemcy zapłacili reparacje. Cała seria artykułów, w których pisze się o tym, jak to Polacy, polscy trolle na Wikipedii wybielają polskie zbrodnie na Żydach w czasie II wojny światowej
To był artykuł z portalu Deutsche Welle. Niemcy generalnie próbują odzyskać to, co stracili przez ostatni rok i pomimo faktów starają się nagle wyjść na czoło, starają się odbudować swoją moralną wyższość i odbudować swoją pozycję w Europie, przeprowadzając atak mający na celu dyskredytację Polski zarówno pod kątem chociażby współpracy z Ukrainą, zarówno pod kątem kontaktów i zależności różnych rosyjskich. Przeprowadzają atak w całym spektrum polskiej racji stanu. W skrócie, jesteśmy mordercami Żydów, mordercami uchodźców, to nie są uchodźcy, na granicy z Białorusią. Jesteśmy sojusznikami Rosji, finansujemy wojnę Putina, a Ukraińcom dajemy szmelc. Generalnie jesteśmy źli. Do tego idą jeszcze wszelkie działania finansowe uderzające w Polskę. Działania organizowane przez Niemców, wykonywane rękami Unii Europejskiej jako instytucji. I nie mówię tutaj o żadnym tam KPO czy innych tego typu rzeczach. Mówię chociażby o pieniądzach, które mieliśmy otrzymywać na obsługę uchodźców, którzy do Polski napływają z Ukrainy. Dostaliśmy ułamek tej sumy. W tej chwili Polska zmniejsza finansowanie ruchu uchodźczego napływającego z Ukrainy, no bo po prostu nie dostaliśmy pieniędzy na to, które były przeznaczone z Unii Europejskiej. Niemcy oskarżają nas o to, że nie chcemy uchodźców z Ukrainy. Generalnie wszystkie te ruchy mają uderzyć w Polskę, zniszczyć wiarygodność Polski, mają spowodować problemy gospodarcze Polski, mają spowolnić polski wzrost gospodarczy i choćby zaklinali rzeczywistość, Edyta Rzemła i Marcin Wyrwał wpisują się idealnie w tą całą szkopską kampanię mającą na celu po prostu zniszczenie Polski. Ewentualnie na tyle osłabienie Polski, żeby można było zrealizować plan, o którym dzisiaj wypowiadał się jeden z czołowych niemieckich polityków, że dobrze, trzeba stworzyć tutaj jednak tą Mitteleuropę i będziemy zacieśnić współpracę z Europą Wschodnią i Środkową, czytaj z Polską, pod przewodnictwem Niemiec. To wszystko wpisuje się w jeden, no widoczny chyba dla wszystkich, plan. Częścią tego planu oczywiście jest również promowanie koalicji obywatelskiej, opozycji i musi być swój człowiek u władzy. Mam tutaj na myśli Donalda Tuska. I tak jak ja nie jestem fanem PiS-u, uważam ich za niebezpiecznych socjalistów i tak samo liżących tyłek Brukseli, no to jednak, słuchajcie, to wszystko, jak się pododaje 2 do 2, no to chcąc nie chcąc wychodzi 4. No. I Edyta Rzemła i Marcin Wyrwał, realizując być może jakieś swoje prywatne inicjatywy, idealnie wpisali się w całą tą niemiecką antypolską kampanię. I nic tego nie zmieni, drogi redaktorze Marcinie Wyrwale i pani Edyto, którą znam osobiście. Pomijam już fakt tego, że Marcin Wyrwał nie toleruje żadnej krytyki ani zadawania pytań i od razu wchodzi na pozycję tego, który ma zawsze rację, dlatego że był na froncie. Chciałbym przypomnieć, że na froncie są również żołdaki z grupy Wagnera i co nie czyni z nich autorytetów moralnych. Także, panie Marcinie, to był strzał kulą w płot. Poza tym chciałbym nieśmiało zauważyć, że ja narażałem swoje życie służąc ojczyźnie nie na froncie, ale narażałem to życie przez kilkanaście lat, kiedy pan chociażby jeździł do Donbasu i robił artykuły mające bardzo dziwny, prodonbabwiański wydźwięk. Uważam, że polskie służby specjalne powinny bardzo przyjrzeć się całej tej sprawie, całej tej kampanii. Nie wierzcie w to wszystko. Grot jest małym dzieckiem jeszcze, które przeżywa chrzest na największym polu walki od czasów II wojny światowej. Chrzest na Ukrainie. I
zdaje ten egzamin bardzo dobrze. Czego by nie napisała Rzemła i Wyrwał? Jest mi wstyd, że trzeba takie filmiki kręcić i tłumaczyć, że pewnych rzeczy się nie robi. Oczekiwałbym również, że wojskowe służby specjalne zidentyfikują człowieka, który dopuścił do wypłynięcia tego raportu i zrobią z nim porządek w świetle prawa. Trzymajcie się, na razie, cześć.